Witaminę D umieszczam na samym szczycie pod kątem ważności w sprawdzeniu i w uzupełnieniu przed zdrowym odchudzaniem. Witamina D w większości z Was pewnie kojarzy się z odpornością, ewentualnie zdrowe kości, zdrowe zęby, a tu niespodzianka. Bez witaminy D, bez odpowiedniego poziomu, o czym zaraz się dowiesz, jaki poziom jest odpowiedni, nie ma mowy o zdrowym i długoterminowym chudnięciu. Jest to naczynie połączone, które potrzebne jest do tego, żeby cieszyć się zdrowiem metabolicznym. Jeżeli planujesz zdrowe odchudzanie z braćmi rodzeń, czyli z nami, to zaplanuj wydatek na witaminę D. Niestety witamina D jest badaniem nierefundowanym, a kosztuje w zależności od laboratorium od 60 do 100 zł, więc jeżeli to jest problem, to może warto poprosić najbliższych o taki prezent urodzinowy. A ważne, żeby to zrobić, dlatego że dawkę witaminy D dobieramy w zależności od poziomu, oczywiście, który otrzymasz na papierze z laboratorium, ale dodatkowo na dawkę witaminy D ma wpływ Twoja masa ciała i oczywiście wiek, w jakim jesteś. Osoby z otyłością, osoby w podeszłym wieku powinny stosować zwielokrotnione dawki, nawet do trzykrotnie. Pamiętaj, jeżeli Twój poziom witaminy D jest głębokim niedoborem, czyli poniżej 20 i jeszcze niżej, no to spokojnie 10 tysięcy jednostek to jest odpowiednia ilość dla Ciebie. Nie bój się witaminy D, uzupełniaj ją nawet w dni słoneczne. Nic się wtedy na pewno nie stanie, a zobaczysz niesamowite korzyści. Ważna informacja to, co powiedziałeś. Bierzcie witaminę D przez cały rok. Nie zastanawiajcie się, który miesiąc jest, czy to już listopad, czy to jest lipiec. Zakodujcie sobie, żeby przyjmować witaminę D codziennie, przez cały rok, przez całe życie. Zmieniać się powinny tylko dawki w zależności od poziomu, jaki otrzymacie na papierze. A przypominam, że ten właściwy poziom, do którego dążymy uzupełniając witaminę D, to najlepiej między 60 a 90. Odpowiednich jednostek, które macie w laboratorium, to jest dobry poziom. Jeżeli wybieracie suplement z witaminą D, pamiętajcie, za każdym razem zwracajcie na czystość produktu. Czysty produkt to taki, który nie zawiera oprócz kapsułki nic innego jak witaminę D, ewentualnie olej lniany, to jest bardzo ważne i tak podchodźcie do wybierania jakiegokolwiek innego suplementu diety, no także magnezu. A jeżeli chcesz pogłębić wiedzę lub interesuje Cię temat zdrowego odchudzania lub jesteś osobą, która chce po prostu zdrowo schudnąć i utrzymać długoterminowe efekty, koniecznie wskakuj w link, który umieściliśmy poniżej i zapisz się do programu zdrowotnego, który właśnie dla Ciebie stworzyliśmy.